Witam dzisiaj w moim Shadar Podcast troszkę odmiennie, bo tak bardziej na luzie, nie będę tonował, nie będę grał na flecie, chociaż lubię to bardzo robić, nie będę mówił w języku lemuryjskim ani w języku smoków, będę po prostu był sobą takim ludzkim, bo nie wiem, tak czuję. I ostatnio w moim podcaście tutaj zrobiłem channeling Saint-Germaina, z którego jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny. A potem jeszcze przetłumaczyłem, jak łączyć się z aniołami i energiami wokół ciebie. Czyli no taki mini kurs, takie wprowadzenie właściwie w arkana channelingu, tak? Lubię słowo channeling. Podoba się mi, ponieważ jest takie obce, dokładnie. Bycie medium już się jakoś kojarzy ludziom i to niezbyt dobrze. Przetłumaczenie tego słowa na język polski, jak kanałowanie, to kojarzy się mi bardzo niedobrze z kanalizacją, z szambem, nie. Także channeling, channelowanie, channeling, to mi odpowiada. I jest to sztuka, wspaniała, piękna sztuka, którą ja po prostu kocham. Kocham tą sztukę, ponieważ jest ona jak poezja. Jest to zaiste, wspaniałe doświadczenie. I specjalnie przetłumaczyłem ten przekaz od Jeffa i Lindy, właściwie to nie był stricte przekaz, czyli channeling, ale oni dzielili się swoim głosem, swoim ludzkim głosem, swoimi doświadczeniami. Aczkolwiek tu też można by znowuż spytać, czym jest ludzki głos, ludzki głos, właściwie kto mówi, co jest w ogóle niesamowite zacząć to zauważać. Jest to jedna z rzeczy, które są dla mnie dowodem na to, że moja świadomość się rozszerza. To, że faktycznie słyszę nie tylko w swoim głosie, ale w głosie innych ludzi, kto mówi. Bo każdy człowiek ma w sobie naprawdę wielość osobowości, aspektów. I mówi ten, który akurat jest najbardziej naenergetyzowany. Na przykład aspekt kierowcy, kiedy jedziesz samochodem, tak? To on często mówi. Albo ten aspekt zajmuje się tylko samym jechaniem i wtedy pojawiają się, kiedy już się jakby wdrożysz w jechanie, tak? Kiedy już ten aspekt jakby na autopilota przejdzie, po pół godziny powiedzmy, jedziesz sobie jakąś tam drogą, to wtedy się otwiera w tobie świadomość, percepcja, zaczynasz inaczej myśleć, inaczej postrzegać i do głosu dochodzą inne części ciebie. Rozmowy w samochodzie są naprawdę czasami ciekawe przy takich dłuższych trasach dzięki temu, że właśnie ten relaks i ten automatyzm, poczucie bezpieczeństwa otwierają odmienny głos, odmienne części ludzkiej psychiki. Także to jest też channelowanie. Channelowanie to jest coś naturalnego. Coś, co robimy cały czas. Wszyscy ludzie to robią. O tak, tak. Dokładnie. Dokładnie tak. No, na przykład jeszcze jedna, jaka mi przychodzi rzecz, to mój pies. Channelowanie mojego psa, ale też to, jak on channeluje mnie. Autentycznie. Channeluje mnie. Kiedy ja czuję jakieś w sobie rozterki, jakieś właśnie aspekty, które być może są z przeszłości, jakieś zranione, albo coś mnie zdenerwowało, albo czymś się smucę, martwię, to mój pies czuje to, channeluje tą energię przez siebie i ją równoważy, wygładza ją dla mnie, przychodzi do mnie i pomaga mi jakby zalchemizować, przetransformować tą trudną energię. Albo jak jestem z nim na spacerze, to on jest tak pełen radości, jak go puszczę,
jak sobie może pobiegać. I ja czuję tą radość. I śmieję się razem z nim po prostu w takiej dziecinnej, niewinnej radości. Channelujemy siebie nawzajem. O tak, absolutnie. Channelujemy siebie nawzajem cały czas. I nie tylko ja i mój pies, ale ja i mój świat. I twój świat. Zobaczcie, to jest tak naturalne. Tym jest życie. Jest wzajemnym channelowaniem energii, komunikacją. Tylko że właśnie cały szkopuł jest w tym, że my jako ludzie, no to zamknęliśmy swoją świadomość, swoje uczucia, swoje serca, bo zostaliśmy tak zranieni, czujemy się tak zagrożeni, że ten channeling po prostu zmniejszyliśmy do minimum, bojąc się. I zobaczcie, całe to gadanie w kościele o demonach, diabłach, szatanach, ciemnych istotach. Wszędzie, po prostu na każdym kroku czyha szatan, żeby cię pochwycić i zabrać do jakichś czeluści piekieł. No, no nic dziwnego, jak się dziecko nakarmi taką ksenofobią energetyczną, tak to nazwijmy. To nic dziwnego, że zamyka swoje serce i przestaje pozwalać sobie channelować. Przestaje pozwalać sobie na wyobraźnię. To jest szkolone. Edukacja jak wojsko jakieś surowe. Z pokolenia na pokolenie. No. A więc, czy faktycznie channelowałem Saint-Germaina? Absolutnie tak. Czy faktycznie channelowałem kiedyś Izydę, czy Archanioła Michała, czy Rafaela, czy Jeszuę? Czy teraz channeluję sobie sam dla siebie Sanandę, Maryję? Absolutnie tak. Ducha lasu, drzewa, delfiny. Channelowanie to komunikacja przez serce, energię. I można ją zamienić na słowa, można zamienić na obraz, na rzeźbę, na taniec, na cokolwiek chcesz. Bo energia jest właśnie taka, jest wolna, jest inspirująca. Możesz z nią zrobić co tylko zechcesz i jak tylko chcesz. O tak, jak tylko chcesz. Absolutnie. Zobaczcie, na świecie jest tylu obecnie nauczycieli duchowych, w tym channelerów, no nie? I każdy przedstawia, jak tylko chce, swoją wersję danej istoty, danej filozofii, spojrzenia, perspektywy. I czy to jest źle? Czy to sprawia, że któreś z tych spojrzeń, perspektyw, channelingów są fałszywe? No, ja kiedyś myślałem, że możliwe, że tak, bałem się. Ale no, czasami się czuję, że coś jest nieprawdziwe, tak? Że ktoś faktycznie oszukuje, może nawet sam siebie, a potem innych. To też trzeba sobie ufać w tym rozróżnieniu. Ale często spotykam naprawdę fantastycznych ludzi. Gdzieś, czy twarzą w twarz, czy w internecie się natknę. Naprawdę wspaniałych artystów. Słowa, obrazu, channelingu, filozofii. I podziwiam ich. I celebruję, błogosławię i mówię, wow, fajnie. Ludzie robią tak wspaniałe rzeczy. Ja też mogę. Wiecie? Przez te wszystkie lata miałem w sobie, ja też mogę, taką wiarę w siebie. Mimo, że ciągle wątpiłem w siebie. I musiałem tego strasznie długo się uczyć. Nie tego, żeby channelować, nie tego, żeby być po prostu w połączeniu z jakąś wyższą energią w sobie, ale żeby nie wątpić w siebie, tego, żeby uwierzyć w siebie, tego, żeby nie słuchać tych głosów osądu, które mój umysł i umysły innych ludzi i w ogóle ten masowy umysł propaguje. Ta hipnoza dookoła,
te silne wzorce, które nabyłem, że nie jestem godzien, że nie jestem dość dobry, że ja to na pewno źle robię. Nie. Nie. To nie jest prawda. Nie jest prawda. Och, się nasłuchałem przez te lata takiej krytyki od różnych ludzi. Krytyki na temat mnie, mojej ekspresji, ale też krytyki na temat tych rzeczy, które tłumaczę, tak? Ostatnio po prostu fala krytyki na Adamusa, obwinianie, że po prostu zwodzi, że kłamie, że to nie jest prawdziwe, że to, tamto i siamto. I skoro ktoś tak to postrzega, to w porządku. Ale obwiniać, to jest dla mnie dziecinne. Dziecinne. I wiecie, dlaczego to mówię? Bo ja sam musiałem przejść przez ten okres obwiniania. Ponieważ moje życie nie ułożyło się tak, jak sobie planowałem, czy wyobrażałem. Na mojej duchowej ścieżce, tak? W moim oświeceniu. Ale to tylko ja jestem odpowiedzialny za moje życie. Nikt inny. To, co mówi Adamus, to nie jest doskonałe. On jest człowiekiem. To jest Jeffrey Happy, koleś, który urodził się w Ameryce, jest człowiekiem z krwi i kości, zwykłym, jak każdy. Tak? Po prostu pewnego dnia zaczął channelować, zaczął odkrywać swoją duchowość. I oczywiście na tym nagraniu, czy w wielu innych, on tego nie mówi, tak? Bo on to przedstawia tak, że o, był takim jakimś świeżakiem i nagle się pojawił Tobiasz, bo on był biznesmenem i nie miał pojęcia o tych rzeczach. Widzicie? No tam jest takie troszeczkę nagięcie prawdy, bo ja słyszałem wiele innych opowieści, w których jednak okazuje się, że on uczył się tego channelingu od Lee Carrolla wcześniej, od Normy Delaney również. Także to nie jest do końca tak, jak on to przedstawił, więc no cóż, tutaj już jest jego sumienie, tak? Jego własne prezentowanie z siebie i swojej treści. I skoro wybiera tak naginać prawdę czasami, no to już jego sprawa. W moich oczach to sprawia, że jest mniej wiarygodny i na pewno nie ufam już tak temu, co mówi ten człowiek, jak kiedyś. I dużo bardziej krytycznym okiem patrzę na to, co on mówi, bo wiem, że jednak to jego biznesowe, marketingowe wychowanie, czy tło, środowisko, z którego wyrósł, gdzieś się tam przebija i ten biznes, wiecie, jak jest w świecie biznesu, to nie jest czysta gra, to jest jednak taki rodzaj no, trudnego świata. I rynek duchowy to również jest biznes, nie oszukujmy się. To są miliony dolarów, które oni zarabiają, o które oni muszą może nie walczyć, ale no, starać się, żeby ludzie byli z nimi i kupowali od nich, a nie poszli gdzieś indziej, bo konkurencja jest duża. Także no, tutaj jest takie spojrzenie również realistyczne, twarde na to wszystko. Ale zobaczcie, nic nie jest tylko czarne albo białe. Nic. Wszędzie są różne perspektywy. Mieszanka tego czarnego i białego, tak? Odcienie szarości, inne kolory. Także bądźmy też tutaj realistyczni. Bo takie na przykład robienie jakiegoś, nie wiem, antychrysta czy demona nagle z Adamusa, że on zwodzi ludzi i tak dalej, to też moim zdaniem jest dziecinne. To jest tak samo jak z czymkolwiek innym. Tak samo jak mówienie, że Kościół to jest w ogóle opętany teraz przez diabła i widzicie, co on robi. Tam, że w ogóle ciągle jakieś afery z jakimiś gwałtami, z jakimś wykorzystywaniem, z jakimiś manipulacjami, pieniędzmi, no po prostu jedna rzecz za drugą wychodzi, że jednak w tym kościele katolickim, no to no, zapomnieli tego swojego Jezusa chyba, Chrystusa. Niektórzy bardzo. Także no, mnie to się bardzo nie podoba i dlatego też no,
nie chodzę do kościoła i w ogóle tego nie wiążę swojej energii z energią tej organizacji, ale też muszę przyznać, że wiele z rzeczy, które uczy chrześcijaństwo, czy powiedzmy katolicyzm, tak, bo ktoś mi powie teraz tutaj, że to nie jest chrześcijaństwo, to jest odłam chrześcijaństwa, tak, katolicyzm, czy nie wiem, islam, no to mi się wszystko nie podoba, ale są tam elementy, które się mi podobają, za które jestem wdzięczny. Wiecie, na wielu mszach świętych miałem mistyczne doświadczenia, mimo wszystko. Jako tam dziecko, chodząc na jakieś rekolekcje, czy msze święte niedzielne. I to też było cenne i dlatego no, również ten kościół katolicki widzę w całym spektrum. I wiem, że są księża, którzy naprawdę są oddani, którzy naprawdę są w swojej powołaniu, misji. I również wielu z nich ma dary duchowe, które ubierają w koncepcję tej religii, dogmaty tej religii, tak, ideę, słownik tej religii, ale robią no właśnie to, co my, tak, robią channeling, robią uzdrawianie, przekazy energetyczne, mają te otwarte właśnie dary i używają tego w ten sposób. I tak jest w każdej religii, w każdej duchowości, w każdej dziedzinie życia, nie tylko w tych duchowych, bo co nie jest duchowe w zasadzie? Można być mechanikiem, który wprowadza taką właśnie duchową energię, czy wyższą wibracyjnie, kreatywną energię w samochód komuś, tak? Uzdrawiającą energię. Znaczy to nie jest uzdrawianie samochodu? Jest. Naprawianie, uzdrawianie. Można by tutaj się naprawdę pokusić o wiele różnych spostrzeżeń. Po co oddzielać ducha czy duszę od życia ludzkiego, skoro wszystko może być z duszą? Jam jest obecnością Boga w tym działaniu, tak? To jest taka afirmacja, czy może nawet nie tyle afirmacja, to stwierdzenie. Faktu, uznanie faktu, przyznanie tego. I dzięki temu, że to przyznajesz, to jest to bardziej wibracyjnie obecne, bardziej wzmocnione twoją energią. Dokładnie, twoja uwaga, nasza uwaga ma wielką moc, ponieważ za nią podąża energia. To, czemu dajesz swoją uwagę, na czym się skupiasz, co uznajesz za prawdę, tam płynie energia. Dlatego systemy wierzeń są takie ważne, żeby sobie uświadomić, jakie się ma systemy wierzeń, bo one realnie wpływają na całokształt twojego doświadczenia życia. Jeżeli na przykład ja wierzyłem, że pieniądze są złe, a bogaci ludzie to wykorzystują innych i są spadkobiercami tych, którzy ciemiężyli chłopów i w ogóle niszczyli od wieków, trzymali w niewoli. I ja w to wierzyłem tak mocno, że nigdy bym nie chciał mieć pieniędzy po prostu za dużo. Bo to znaczyłoby, że jestem częścią tego zawszonego klubu wykorzystujących innych. A tego nigdy w życiu bym nie chciał, nie? I tak wiele z tego jest prawdą, jak się temu przyjrzy człowiek tak szczerze. Ale jest też wielu bogatych ludzi, którzy są dobrymi ludźmi, którzy osiągnęli swój sukces rzetelnie, kreatywnie, nie wykorzystując innych, ale współpracując z innymi. Także to zmienia perspektywę. Widzicie, nic nie jest tylko czarne albo białe. Wszędzie jest całe spektrum. I to jest dojrzałe, dorosłe spojrzenie na wszystko. Na wszystko. Tak, to chciałem powiedzieć w zasadzie dzisiaj. Chciałem jeszcze tak ogłosić, że jutro jest shout Adamusa właśnie, tego złego Adamusa dla wielu ludzi. Po prostu, wiecie, dajcie mi spokój, przestańcie mi wysyłać te wszystkie e-maile, czy energetyczne e-maile,
Jakby to była moja wina, co Adamus mówi. No wiecie, nie jest. Do niego napiszcie maila, nie do mnie. A po drugie, to jeszcze na pewno wstawię tłumaczenie pewnego przekazu i również wprowadzenia tego przekazu człowieka, który nazywa się Lee Harris. I chciałem tak tu o tym właśnie wspomnieć, bo on też tam opowiada o swoim channelowaniu, bo on channeluje Disease, tak? Czyli jakby grupę wielu bardzo aniołów, czy istot niefizycznych. No ale to już on powie, także nie będę tutaj tego spoilerował. Chciałem tylko nadmienić, że będzie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że na mojej stronie zrobiłem sobie sklep internetowy. Słuchajcie, sam to wymagało ode mnie przypomnienia sobie wielu rzeczy, ponieważ kiedyś robiłem to zawodowo, ale też nauczenia się na nowo, ponieważ dzisiaj technologia się zmieniła. Ja to robiłem tam, nie wiem, 15 lat temu, to już to jest szmat czasu w świecie IT, informatycznym. Także zapraszam, żeby sobie tam zerknąć. Na razie są 3 produkty całe, czyli 2 medytacje, które nagrałem. Piękna medytacja naprawdę. A jedna to jest właśnie z boginią Izydą, czy ja lubię ją nazywać Isis. A druga to jest taka medytacja nowa fryzura dla twojego pola energetycznego. I nawet to nie jest medytacja, to jest channeling, naprawdę poetycki channeling, bardzo, bardzo piękny, bardzo mocna energia. No, są tam darmowe 5-minutowe próbki, można sobie posłuchać przed zakupem. Również jest książka, którą napisałem przez ostatnie 2 lata, jakoś chyba się zbierałem z tą książką, bo to były trudne 2 lata i no tak bywa po prostu. My Universe, mój unikalny wszechświat, naprawdę wspaniała książka, bardzo głęboka, bardzo prawdziwa. Ja jestem człowiekiem autentycznym. Mnie najbardziej na tym zależy w życiu, żeby być prawdziwym, bo ja mam sumienie. Ja wiem, że odejdę stąd i będę patrzył w oczy mojej duszy, będę patrzył w oblicze Boga i będę się musiał skonfrontować z każdym kłamstwem, które wypowiedziałem, którym żyłem. Dlatego chcę ich mieć jak najmniej. Jak najmniej, a właściwie żadnych. Także do pewnego momentu swojego życia byłem kłamcą, nie zwracałem uwagi, po prostu byłem nieświadomy, tak? Ale po przebudzeniu coraz bardziej i bardziej moja dusza pokazywała mi, energia uczyła mnie, żeby być prawdziwym, żeby być szczerym, otwartym, bezbronnym, niewinnym wręcz. Tak, niewinnym. Jak dziecko. Bo tylko jako dziecko możesz wejść do Królestwa Niebieskiego, jak to rzeczy przysłowie. To jest prawda. Tylko jako dziecko możesz naprawdę poznać Boga w sobie i zobaczyć w innych. Tak, dokładnie. O, jak pięknie. Dziś jest Dzień Dziecka w ogóle. No, tak. Ja to nagrywam, teraz jest 5 godzina. O. I dzisiaj Dzień Dziecka, także tak, najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka dla nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy dziećmi tak naprawdę, wszyscy mamy w sobie wciąż to oryginalne ja, które się narodziło, które wciąż jest tym rdzeniem, który wibruje życiem w komórkach ciała. O tak, nasz umysł został zaprogramowany, nasze ciała się rozwinęły, oczywiście, ale to oryginalne, pierwotne ja wciąż jest w nas i trzeba je kochać, honorować, szanować, rozpieszczać. A więc zachęcam, tak, rozpieszczajmy dzisiaj siebie, po prostu ja dzisiaj mam zamiar siebie bardzo rozpieszczać, jak codziennie zresztą, kochać siebie w sensie. A widzicie, słowo rozpieszczać jest takie grzech, rozpieszczać siebie, nie, rozpieszczony bachor. Ale nie, dlaczego to ma mieć negatywny ładunek? Mogę to słowo
sobie odczarować jako miłość do siebie, jako obfitość w moim życiu. O tak. To już jest temat na inną audycję, bo nie chcę tego przedłużać. Odczarowywanie słów, bo słowa mają ładunek w sobie, mają energię, kiedy je mówimy. I to jest ładunek generalnie, którego się uczymy właśnie jak małe dzieci. Przejmujemy od swoich rodziców, od ludzi, z którymi mamy najbliższy kontakt, z telewizji oczywiście również, ze szkół. Uczymy się właśnie głębi słów, ładunku energii w nich, psychicznej energii. I potem to w naszym życiu bardzo odgrywa ważną rolę. Tak, dobra. Już czuję, żeby skończyć, ale nie mogę przestać, bo to jest takie przyjemne dzielić się swoim sercem. Może tylko jeszcze ostatnia rzecz, jaką tutaj dodam, to że do tego nagrania jako, powiedzmy, to tło filmowe jest klip, który nagrałem wczoraj w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, w kręgu takim właśnie ułożonym z jakichś skał i na środku jeziorko, i tam była tak fantastyczna energia, że po prostu siedzieliśmy tam i no, świeciliśmy światłem, po prostu moczyłem sobie nogi z dziewczyną. Po prostu było tak piękne doświadczenie. A potem jeszcze zaczął padać delikatny deszcz i mówię, jejku, muszę nagrać tą energię, muszę się nią podzielić w podcaście, muszę opowiedzieć o tym w ogóle, czym są te kręgi kamienne i dlaczego są, bo one są tworzone, były tworzone przez ludzi, przez ludzkość na przestrzeni tysiącleci, bo to się wzięło, ta technologia kręgów kamiennych wzięła się z świątyń Tien na Atlantydzie. Ale o tym to już innym razem opowiem, bo to jest też głęboki temat jak rzeka. Także tak, dobra. Tym akcentem wiecie, czego się spodziewać. Jeszcze raz serdeczne życzenia radości i obfitości i rozpieszczenia swojego bachorka wewnętrznego dla was wszystkich. I jeszcze tutaj rozpieszczę tak, że w moim sklepie te produkty zrobię w promocyjnej cenie dzisiaj. O tak, właśnie, także na Dzień Dziecka prezent można sobie sprawić i mi też przy okazji jako jeden właśnie z tych moich produktów. Och, tak, jak to brzmi, produkty. No, po prostu rzeczy, które stworzyłem, włożyłem w nie dużo pracy i serca i są wartościowe. Jestem tego pewien. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Hej!